Witam wszystkich, zapraszam do oglądania Call of Duty Vanguard. Zostały zaledwie 4 misje do końca, więc postanowiłem dokończyć tą gierkę. Słyszałem, że Steiner kręci się w dzielnicy handlowej. Możliwe. Żeby przygotować się na nowe premiery, które już nie wołałem. Chodźmy. Czekaj, czekaj, zobaczmy kto to. Damy znać ich rodzinom. Celny strzał, robota snajpera. Myślisz, że wciąż... Dobra, tu mamy więcej osłon. Chodźmy! Więc jak zabijesz Steinera, panno Skowronek? Miałeś mnie tak nie nazywać. Ten przydomek daje nadzieję, Polino. Nadzieją nie wygramy wojny. To jest wiadomość dla nas. Każdy, kto zapewni pomoc terrorystce, zostanie surowo ukarany. Suki. Chodźmy w tę stronę. Myślisz, że ten snajper to jeden z Jagermorderów Steinera? Musimy bardziej uważać. Polino! Słyszysz to? Popatrz. Tam, po prawej. Steiner. Dokąd on jedzie? Pojechał w kierunku dzielnicy handlowej. Możesz mieć rację co do Jagermorderów. No i będziemy musieli go zabić. Ale jeszcze zanim do tego dojdzie, to... Długa droga. Snajperzy. Tej Misza odwraca uwagę. Teraz jeszcze raz. Misza odwraca uwagę. Ogólnie tu jest osiągnięcie. Jeżeli nie dostaniemy i zabijemy 5 snajperów, już jest zdobyte osiągnięcie wcześniej. Gotowa do strzału! Osłania! Okej. Okay. Jednego mamy z głowy. Drugiego też. Zdjęłam ich, chodźmy! Znowu są. Blin! Teraz, Misza! Dobrej nocy. Gotowy! Wstawaj, Misza, musimy iść! Dobra. Lecimy dalej. Trochę amunicji. Pies. Snajperzy padli. Okej. Inaczej. Dobra, się wycofam na chwilkę. Przeładuję. Przemyślę swoją akcję. Możesz ty.
Blisko, było blisko. Okej, dobra, widzę was. Dobra, dobra, już. Okej. Się wycofam na chwilę. Nie do końca wiem gdzie. Tam ktoś jest, tam ktoś. Był. Gdzieś snajper. Granata rzuca. Nie, niezbyt miłe z jego strony. Okej, dwóch nie ma. Siedem kul. Tam jest. Gdzieś pobiegł. Tam jest. Kurde, o jest, jest, jest. Dobra, nie żyje. Misza, jak tam? O, amunicja. To mi się przyda. Więcej wrogów! Okej. Osłaniaj, właśnie. Bum. Nie ma cię. W Stalingradzie jest miejsce tylko dla jednego stopera. Właśnie. Misza? Kurde. Czemu tak ostro? Bum. Szybko. Poczekajmy teraz. Chwilkę, sześć kul. Cały czas kilkoma kulami, ale okej. Gdzie? Jest, widzę. No dobra, dobra, masz rację. No i nie wiem. Co robimy, Misza? No właśnie. Teraz trzeba uważać. Gdzie jest prawy? Idzie po ciebie! Udało się!
zdechł. Ale nie musiałeś z nim walczyć. O kurde. O, matrioszki? Dobra, wykończmy resztę. Amunicja. Misza, tam stoi, dobra. Jeszcze pozbieram. O, więcej. To się nam na pewno przyda. Okej. Chwilowo nic nam nie grozi. Dwóch Jagermorderów? Steiner musi się ciebie bać. I tutaj postaram się po cichu. Tu jest osiągnięcie, za zabicie wszystkich po cichu. Jeżeli mi nie wyjdzie, to nie wyjdzie, to trudno. Patrz, bo na pewno łatwiej jest na niższym poziomie trudności. Spróbujmy podejść bliżej. Się doczekać, aż zabijesz Steinera. Czekaj! Źle to wygląda. Pokaż. Nie atakujmy stąd, jest ich zbyt wielu. Spójrz sama. Szlak! Steiner. A to ten, tak? Okej. Okay. No, ale sporo tutaj i snajperów i... Może to jego przełożony? Z karabinami Snajper tymi ciężkimi... O kurde! Aha. W porządku? Misza? Nie jest chyba aż tak źle. Nie ruszaj się, pokaż. Nie! To nie brzmi dobrze. Nie. Nie mamy na to czasu, siostro. Rozumiesz? Możecie zabrać w bezpieczne miejsce. Nie dam ci tu umrzeć. Dalej. Ruchy! Dotrzemy do poczty. Tam będziemy bezpieczni. Oddychaj spokojnie. Powoli trzeba. Tutaj cały czas na nas lecą żołnierze. Trzymam cię. Oprzyj się o mnie. Słyszę, dobrze. Słyszę, ale... Dobra, idę dalej. Z góry. Granat! Trzymaj się mnie! Nie umieraj, Miszo! Ostro. Poczekajmy, Misza. Wycofaj się. O kurde, było blisko. Już prawie na miejscu! Cały czas są blisko! Nie wiem, czy zbliżają się. Wybiegł!
Kubańców, ilu ich jest? A ja tylko z pestkowcem i z Miszą. No, jest ciężko, jest ciężko. O! Okej, okay, tak miał być. Misza! Polia, Polia. Nie daj im wziąć Stalingradu. I teraz właśnie po cichu trzeba. Misza, musimy... Zakończ to! Proszę, zrób to dla nas! Majaczysz! Chodź, musimy iść! Polino, idź! Nie! Osłaniaj przejście! Ja zajdę ich z flanki! Nie ma czasu! Przecież to już... Po nim! Idź! Ja idź spowolnie. O, w ten sposób. Idź już! Już. Idź! Okej, okay, już mogę. Fajna misja. A, na górze są. Idziemy na górę. Panno Skowronek, dobrze wiem, że tu gdzieś jesteś. Steiner, właśnie to samo pomyślałem. Razem mi nie uciekniesz, tacyno. Gdzie jest następny? Tutaj. Gdzieś on tutaj jeszcze... Wszystkich nie zabiłem. Tam jest. Tutaj. Dwóch. Okej. Jak tylko ich tutaj zaczepić. On wejdzie tutaj. Tutaj idą w tę stronę, jeden w tą, a tamten w tamtą. Jeszcze tam jest jeden. Tutaj ktoś poszedł.
gdzieś ktoś chodzi, o. Gdzieś w tą stronę dwóch chodzi. Tego może teraz? Nie do końca tak to miało być. Ostro. Ciężko, ciężko jest tutaj wszystkich wybić, żeby nikt nas nie zauważył przy tym. Tam trzech mamy teraz. Okej. Ktoś biegnie. Ciekawe gdzie tylko. Tutaj. Nie, za dużo. Dwóch naraz to za dużo. No i tu się właśnie zaczyna zabawa. Trzech. Ale ten wychodzi tutaj czasami. I ten tutaj. Ten w eskorcie. Można i tak. Gdzie tamten jeszcze? Co do eskorty był? Gdzieś słyszę go, chodzi. Mam go. Dobra, czy wszyscy tutaj już?
Nie. Dwóch. Gdzie on poszedł? Tamten, aha, gdzieś tutaj się zmieniają. Zobaczmy, co oni tutaj kombinowali. Tamten przychodzi, tam dwóch, albo i więcej. No. To jest właśnie walka na cierpliwość. Tutaj dwóch mamy co najmniej. Jakby tutaj ich się pozbyć szybko. Ten gdzieś poszedł tutaj? Pewnie niechcąco bym się wywalił na niego. Dobra, idzie. Teraz po drugiej stronie już chyba wszyscy są. Jest tam. Okej. Teraz co po tej stronie się dzieje? Tędy, ale... Droga prowadzi którędy? Aha, tędy. Jest.
No dobra, zaczynamy zabawę. Trzeba poczekać na odpowiedni moment. Zawsze. Nie boję się ciebie, panno Skowrony. To bardzo dobrze. Jeśli się nie boisz. Tam mamy następnego. Się uda? Pewnie, że się uda. Okej. Ktoś? Chyba nie. Przynajmniej tutaj. Taka dosyć długa ta misja nawet. Nie ma gdzie uciec! Szukajcie dalej! Steiner. Tutaj już pewnie dojdzie do ostatecznego starcia. O kurde! Aha, jeszcze niżej. Dobra. Teraz zabawa się zaczyna na całego, tak? Okej, ładnie obarwał. Steiner. Znaczy jeszcze nie, to jego wojsko.
gdzieś tutaj polują na mnie. Pozbyć się tej wszy! Wszą nas nazywają? Na więcej was nie stać, pieprzeni mieliście! Okej, udało się. Aha, to tak. Chcecie mnie zaskoczyć? A jest, jest. Tak się składa, tutaj panna Skowronek właśnie i po nogach wam ostrze prowadzi. Panno Skowronek, wreszcie cię powstrzymamy. No zobaczymy, zobaczymy. Chwila na przeładunek. A jak to z tej strony wygląda? Jedna Rosjanka nie pokona nas wszystkich. Okej. Jednego mniej. Tu nikogo nie widzę. Tam myślę, że tam jestem. Okej. Może przejdźmy kawałeczek sobie teraz. O, o. Polują cię jak przystało na dziką zwierzynę. Na razie to ja to robię z nimi. Ależ miałeś szczęście. Jesteś gotowa zginąć za to nędzne miasto? Czy czujesz chytrze? Pobieg. Ależ. Tutaj snajper jest, tylko trzeba naprawdę uważać. Dla was to żaden problem. Kurde, naprawdę ciężko tu się zaczaić na tego snajpera. W ten sposób. Durnia z niego trochę zrobić. Nie dajcie się przechytrzyć!
Za późno. Dali się przychytrzyć. Jesteś sam, starcze! Twoi żołnierze nie żyją! Dokładnie. Ty jesteś następny. Ale sporo zabawy, sporo. Gdzie jest staruszek? Aha, tędy. Górę. O kurde. Snajperka. Bez karabinu jesteś nic nie warta, panno Skowronek. Mam cię dokładnie tam, gdzie chciałem. Musimy poczekać. Uciekaj, żałosny. Nie pójdziesz do Stalingradu z życiem. Nie możesz ukrywać się wiecznie, ptaszyno. A gdzieś tutaj, tak? A, tutaj jest droga. Dobra. Gdzie on jest, tylko teraz. Myślisz, że wygrałaś, ale nie walczyłaś ze mną. Wiem o tobie wszystko, Polino. Jest. Pierwszy raz. Gdzie on jest? O, gdzieś. O, tam jest. A, tutaj trzeba teraz włączyć. Ej. No muszę przyznać, że te ostatnie dziobnięcie jest najgorsze. Udało się. Nie masz dokąd uciekać, Steiner. Wypieprzeni naziści.
Umrzecie w Stalingradzie! Okej, to już będzie koniec misji. Odebrałeś mi wszystko! Tylko musimy jeszcze zabić... Czas na zemstę! Steinera. Yes. To ci nie da satysfakcji. To wciąż nie koniec. Wszyscy zginiecie. Ty już nikogo nie skrzywdzisz. Nie ja. Herr... Ty ciortowa faszystka! Zwinia! Zostawiłeś mnie tylko ten nóż. Zabiłam was więcej, niż jestem w stanie zliczyć. I wszyscy gadacie te same bzdury. Freisinger. On ma mnie przestraszyć. Kolejny nazistowski ścierwo. Bez obaw. Dopadnę i jego. Chciałeś przejąć moje miasto, stłamsić mych ludzi. Chciałeś mnie złamać. Bez skutku. To ty stworzyłeś pannę Skowronek. Ona cię zniszczyła. Dokładnie. Fajna misja. Już teraz tylko filmiki będą. Jak to zawsze na zakończenie misji. I na zaczęcie, na rozpoczęcie kolejnej. Osłowiona panna Skowronek wyciągnęła Stalingrad z obieci śmierci. Jej działania zainspirowały Rosjan, by odbić miasto i przejść do ofensywy. Polina zmieniła przebieg wojny dla aliantów i swoich ludzi. Z taką reputacją odnalezienie jej przez nas było zaledwie kwestią czasu. Czego Freisinger chciał od podrzędnego oficera na froncie wschodnim? A czy to ważne? Ważne! I to bardzo ważne, Fräulein. Piękna rzecz. Słyszałam tylko tyle, że Freisinger zwerbował Steinera do jakiegoś specjalnego projektu. Projektu Phoenix? Może. Wiem tylko, że miałam zabić Freisingera. Przecież musi być stąd jakieś wyjście. Nie uda wam się stąd uciec. No chyba, że... zdecydujecie się na nieco mądrzejsze rozwiązanie. Otwórz drzwi ponownie, a zobaczysz mądrzejsze rozwiązanie. Możesz mnie stąd wydostać? Co mogę? Pieprzony zdrajca. Dobra. Powiem ci to, co chcesz wiedzieć. Prostak z Australii! Nielojalny! Bez honoru! Epa, dobra! Rozdzielić ich! Nie będę kolejną ofiarą twojej krucjaty, Brytolu!
Oby wasz plan był tego wart. Powodzenia, Lukas. Tak myślałem, że to ty położysz kres waszym głupim planom. Teraz zabijacie się między sobą, co? Córok! Córok! Wiem, dlaczego idziesz na współpracę. Ja też nie słuchałbym rozkazów Murzyna. I tu się wylicz, stary. Nie rozumiem. Mam gdzieś, jaki ma kolor skóry. Wiesz, jak było między Australijczykami a Brytolami? Byliśmy jak gówno spuszczane w królewskim kiblu. Tak, to prawda, ale przecież macie sojusz. Ja bym to nazwał hołdem lennym. Robiłem, co robiłem, bo brytyjskie dupki miały nas za mięso armatnie. Tak, to już jest kolejna misja. Niesubordynowany. Chamski. Bywalec więziennej celi. Cały Lukas. Zarząd operacji specjalnych postarał się. Znaleźli talent tam, gdzie nikt by się go nie spodziewał. A Lukas miał dar. Był ekspertem od demolki. Miał wybuchowy temperament i cięty język. Na pustyni szczury to bruku traktowały się jak rodzina. Niestety nie potrafiły dogadać się z przełożonymi. Cześć, królewno! Okej, dlatego ja sobie w tym momencie zakończę ten odcinek. Jeżeli film Ci się podobał, zostaw lajka, zostaw komentarz. Zapraszam również do subskrybowania kanału. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam. Dobra, des.